Witajcie na kolejnym odcinku na kanale Lej Więcej. Dzisiaj mam takie nietypowe szoty. Będziemy sprawdzać, jak smakuje wódka z tymi różnymi napojami. Dokładnie. Z piwem też. Nie, będziemy też sprawdzać piwo z innymi napojami. No i możemy przyjść. Tak, ze mną jest Domino. Długo mi nie było. Długo nie było, ale dzisiaj jest powrotem. I zaczniemy sobie, nie wiem od czego sobie zaczniemy. Po kolei, od piwka. Pierko, najlepsze jest może wyglądać piwerko. Dobra, piwerko. Idealna szklanka piwa. I trochę wódki. Ładnie pachnie. Trochę do kieliszeczka. Trochę do drugiego. I z czym pierwsze próbujemy? Dobra, to może spróbujemy. Może tak losowanie zrobimy? A może po prostu szota? Szota, pomarańcza, imbir. Jak to może smakować? Z wódką i z piwem. Najliście. Ładnie pachnie. Pachnie ładnie. Ale spoko, pomarańcza, imbir, dobra. Co to takie krzyk? Takie drogie pewnie było. Dobra. Piwka. Piwka. O, tak szybko zmordowany już. Prawie cała butelka weszła. A ty tylko mało nalałeś. Pomarańcza, imbir. Ej. O, pachnie najliście. Pachnie dobrze? Z wódką pachnie. Ty, w ogóle nie czuć zapachu wódki do tego szota pomarańczy. Oczywiście to jest kupione z Biedronki, jest wszystko. A ty? Może to jest piwo same. Piwo, to dobra. To najpierw wódeczka, co? Zobaczymy, jak smakuje. Ty, nie czuć wódki. Pod koniec czuć, ale tak to czuć sama. To ogólnie moja ocena 7 na 10, dobre to z tym jest. Ja daję 7,5 na 10. Serio dobre jest z tym, shot, polecam. Shot pomarańcza imbir, polecam no. Naprawdę dobre, ciekawe, a no, piwo? Piwo to tak nie powiedziałbym do końca, żeby... Piwo to jest ciężko powiedzieć. Dobre? Ogólnie dobre z piwem, ale chyba wolę samym piwo i tak, ale... Nie no. I tak udało się dymeczkę, dosyć dobre połączenie i tak. Tak nie jest złe, myślałem, że będzie gorzej. To jest od razu drugiego shota? Pomarańcza, marakuja i chili, to więc to będzie chyba inny w smaku. Trzeba stestować. Sprawdzam! Wódeczki. To też będzie dobre, bo ty... A, chyba też będzie dobre. Sama firma. Dobre. Jo. Ja już sobie nalej też piwa trochę. Jo, nalej nam piwa budwą. O, to daje chili typu. Tu po tym chili od razu. Niedawno chili jadłem. W sumie to jakiś czas temu. Sprawdźmy drugiego. A, jeszcze do piwa trzeba jeszcze dolać. A ten już powiedział, a dobra, nie musi być z piwem. Po to. Jo. Po to z piwem. Dobra, czy mam jeszcze od szota? Dużo wanieczki. Sama wódka, no, w zapachu. Imbir mocno ten wyklucza smak, mi się wydaje. Tu nie ma imbiru. Dobra, zrób to. A tu mi trochę wlałem wódki. Mocniej wódka i chili tak dziwnie czuć. Średnio. 5 na 10, bo to... 4 na 10. Dla mnie 5 na 10, tam to było sporo lepsze, ale... Da się to wypić. A jak piwem? Chyba i tak lepszy niż sama wóda, więc... Z piwo, o, piwo to będzie pewnie średnio. Dobre z piwem. Piwy, dobre. Jakieś długie piwa. No a co minus? Nie, ogólnie fajnie ciekawe w smaku jest piwem. Z perełką eksport. Dałem temu 7 na 10. Czyli to z imbirem zdecydowanie lepsze. Ja daję tyle samo. Z imbirem lepsze do wódeczki, a z pomarańczą i z chili lepsze piwa. Do piwa, no. To co? Sok pomidorowy? Tyle piwo. Ja wódę. O kurwa. Kończy się? No. No to kolejne się otworzy, że piwo. Dobrze, piwa mamy więcej. Więc nie jest tak źle z nami. Damy raz piwo, jak się skończy, to nie problem. Gorzej z wódą, ale wody mało zeszło bardzo. No, a czekaj, co nam... W sumie może jest starszy, bo w sumie został nam tylko to. Tu jeszcze jest. Dziwny kolor jest. O Jezu. O Jezu.
Sok pomidorowy pachnie ładnie. Tu tutaj nie czuć wody. Trochę czuć. A tak, jak na moje. Tak? Jeszcze do tego trzeba wlać. Jo. Nie. Tu może. To smak. Niedobre? Kurwa. Tamte lepsze? Na smaku ty. Może to może wyleję, bo ja tego nie wyję. Chcesz to? Chujowy bym powiedział. 0 na 10. 0! Nawet minus. 2 na 10 jak dla mnie. A jak z browarem? Szczerze to nie wiem, czy czysta by nie była lepsza. A jak z browarem? Dobra, trzeba spróbować z browarem. To jest taki niedobry z tym gównem. To jest ohydztwo. Szczerze, wódka z pomidorem lepsza jest sama wódka moim zdaniem. Nie polecam, mi to nie pasuje. To i to dobre. Można jeszcze być jeszcze dobre. Ale jeszcze będziemy próbować dokładnie, ale zaprawić piwo. Dobre. Piwo jest okej, piwo jest zajebiste. Ty w ogóle nie piwem, szczerze, z piwem zajebiste. Ja bym do tej 7,5 na 10 będę z piwem. Serio, sok pomidorowy z piwem to jest jeszcze pikantne, ale tej pikanta się nie czuć w ogóle. Serio dobre. Ja daję aż 8. 8, ja daję 7,5 na 10. Serio dobre? Polecam serio, nie? Dobra, nie ma co czasu marnować. Tylko zatraci się w tym co najlepsze. Trochę wódeczki. Nie, wódki prawie w ogóle nie zeszły na tym odcinku. Te szoty chyba bardzo małe mam. Chyba to są 20 ml, bo zobaczcie, w ogóle nie zeszło prawie. 20 ml jeszcze radny popół. Teraz trzeba dać tego legendarnego składnika. Teraz, o! Aloes! Aloes, kurwa! Aloes! Kurwa! Oh, aloes pachnie zajebiście, nie? Z piwem jestem pewien, że będzie dobry aloes, a z wódką też w sumie jestem pewien. Ale zależy też jak dobry. Tego nie wiadomo. To jest ten rejon do wódki, ten rejon do piwa. Ilo? O, dobra, jak dobry to więcej nadałem tego. A ogólnie nawet dobry ten odcinek, o kurwa. Ej, odetnę na odcinku jednym też, że wylałeś kurczę. Nie wiem, czy to wylał, Patryk kuzyn wylał. Tak, Patryk wylał. Teraz tu ma jakiś pecha dzisiaj, do zawsze. Jo. Ważniejszy by nie ten, jest turny, dobra. O. Pachnie spoko. Pachnie lepiej niż pomidorówka. Dobra, zdrowie. Bardzo dobre, jak na moje. Ósemeczka. Pół na 7,5 na 10. Ona miała ósemeczka. Serio? Dobry z HDS-em. Pasuje. Chociaż... Powiem szczerze. Nie wiem ile dałem temu, to było lepsze. Powiem szczerze. Słyszę od Simbirem. Zobaczymy w odcinku już dojść. Tak. Nie, szczerze? Szot z Simbirem mógł chyba więcej dostać. Ja ile dałem, bo więcej lepszy był niż to. Ale ten aloes też bardzo dobry. Jeszcze piwko. To jest zajebiste. Ale to jest kolejny sztos. No, dobre bardzo z piwem. Z piwem nawet dziewiąteczkę bym dał. Nawet bym dał 9,5. Ara, dziękujemy za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Nasz tutaj teścik, takich niestandardowych ten do wódeczki w ogóle. Zostawcie chyba. Popatrzcie w górę. Mam nadzieję, że się przyda kiedyś. Co poradnik, co kupić. I co?